Pluszaki, rozrabiaki. Ukryte talenty. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj moje drogie dziecko, byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry. Na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy. Lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie, z tulkiem, kolcem, łatkiem, z drapką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Pluszaki bawiły się w berka, biegając po całym sklepie, gdy nagle drzwi do pluszakowa otworzyły się. Słyszycie? Ktoś przyszedł! Ciekawe, czy wybrałby nas na swoje zabawki. Aha! Świetny pomysł! Ustawmy się w pierwszym rzędzie na półce, to sprawdzimy. I hop! Nawet na mnie nie spojrzała ta mała. Widać nie wie, co traci. Chyba nie spodobała jej się moja fryzura. Och! Jestem za gruby. Pewnie wolałabym mieć szczupłego pluszaka. I mądrego? Jasne, że mądrego. Na co komu nie mądry pluszak? Poza tym to nie ma nic wspólnego z nami i szkoda czasu na gdybanie. Kochani, każdy z was jest inny i przez to wyjątkowy. Gdybyście byli tacy sami, nie potrafiłbym was rozpoznać. Chodźcie do magazynu. Sprawdzimy, jak dzięki różnicom dobrze was znam.
Witaj ponownie w Pluszakowie. Na takim przewodniku jak ja zawsze możesz polegać. Zabawa z dziadkiem jest w magazynie. Pamiętasz? Magazyn. Kliknij na chusty dziadka leżące na krześle, aby rozpocząć zabawę. Gra. Czy rozpoznasz, kogo złapiesz? Całkiem ciekawe, odmiana ciuciu babki. Ukryliśmy się pod chustami dziadka, jak pod prześcieradłami. Pomóż dziadkowi nas złapać i rozpoznać. Kieruj postacią dziadka Ambrożego przy pomocy klawiszy strzałek. Aha. Dziadek musi domyślić się, kogo złapał i wybrać należące do niego przedmioty. Przeciągnij do skrzynki tylko to, co pasuje do złapanego pluszaka. Bluza. Moje uznanie. Miska. No widzisz? Genialnie. Kość. Tak, to jałatek! Rozpoznałeś mnie! Pomóż dziadkowi złapać kolejnego pluszaka. Całkiem nieźle. Dziadek musi domyślić się, kogo złapał i wybrać należące do niego przedmioty. Przeciągnij do skrzynki tylko to, co pasuje do złapanego pluszaka. Beczka miodu. Dobrze ci idzie. Słoneczko. Całkiem nieźle. Łyżka. Tak to ja, Tulek! Rozpoznałeś mnie! Pomóż dziadkowi złapać kolejnego pluszaka. W porządku. Dziadek musi domyślić się, kogo złapał i wybrać należące do niego przedmioty. Przeciągnij do skrzynki tylko to, co pasuje do złapanego pluszaka. Koszulka Moro. Dobrze ci idzie. Rękawice bokserskie. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Grzebień do kolców. Tak, to ja kolec! Rozpoznałeś mnie! Pomóż dziadkowi złapać kolejnego pluszaka. Aha. Dziadek musi domyślić się, kogo złapał i wybrać należące do niego przedmioty. Przeciągnij do skrzynki tylko to, co pasuje do złapanego pluszaka. Koszulka. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Pilnik do pazurów. Tak trzymaj. Kokardka. Tak, to ja, zdrabka. Rozpoznałeś mnie. Pomóż dziadkowi złapać kolejnego pluszaka. Dobrze ci idzie. Dziadek musi domyślić się, kogo złapał i wybrać należące do niego przedmioty. Przeciągnij do skrzynki tylko to, co pasuje do złapanego pluszaka. Korale. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Szminka. W porządku. Lusterko. To ja, Pusia! Rozpoznałeś mnie! Świetna spostrzegawczość. Nawiasem mówiąc, dobrze, że jesteśmy tak różni. Gdyby świat był pełen zdrapek, kto zgarnąłby główną wygraną? Dziadku, jak ty nas dobrze znasz! I wiesz, co lubimy.
A widzicie, jak ważne jest to, abyście się od siebie różnili? Oj, zmęczyłem się tym bieganiem. A mam do naprawienia szyld pluszakowa. Pomoglibyście mi, kochani? Jasne! Chodźmy do warsztatu. Do sklepu bez szyldu nikt nie przyjdzie. Prawny szyld w warsztacie. Do sklepu. Warsztat. Kliknij na szyld, aby rozpocząć jego naprawę. Gra naprawa szyldu. Aby naprawić szyld, podzieliliśmy się zadaniami. Łatek wywęszy brakujące litery, a tulek je zawiesi. Klawiszami strzałek kieruj postacią łatka i klikaj na spację, gdy znajdziecie brakującą literę. Potem zanieście ją tulkowi. No widzisz? Genialnie! A teraz zanieś literę tulkowi. A teraz, używając myszki, kliknij na miejsce, w którym litera powinna się znaleźć, a tulek ją tam zawiesi. Moje uznanie! Tak, trzymaj! Tak, trzymaj! Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Aha. No widzisz? Genialnie! Moje uznanie. Aha. O, już wszystkie litery odnalezione. I zawieszone w odpowiednich miejscach. To ja je teraz przybiję gwoźdźmi. A ja z przyjemnością zdrapię z nich rdzę. Cudownie. W takim razie ja odmaluję litery, żeby nasz szyld był znów jak nowy. No to do dzieła! Znajdźmy narzędzia! Znajdź w warsztacie narzędzia i kliknij na nie. Dokończymy naprawę szyldu. Gra praca zespołowa. Ważna każda głowa. A teraz kolec przybije litery gwoźdźmi, ja zdrapię z nich rdzę, a Pusia je odmaluje. Klikaj w miejsce, gdzie kolec ma uderzać młotkiem, aby wbić gwóźdź. Uwaga! Musisz to robić szybko, bo gwoździe nie wbite do samego końca lubią wyskakiwać. Tak, trzymaj. Aha. Moje uznanie. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Znakomicie.
litery przybite. A teraz klikaj lewym klawiszem myszy tam, gdzie mam zdrapać rdzę. Pozbądź się rdzy całkowicie, bo inaczej znów pokryję litery. No widzisz? Genialnie! Tak trzymaj. Aha. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Doskonale, rdzia pokonana. A teraz klikaj lewym klawiszem myszy tak, by pusia odmalowała litery. Maluj dotąd, aż przez farbę nie będzie prześwitywać ciemny kolor spod spodu. Moje uznanie. W porządku. Wiedziałam, że dasz sobie radę. Od razu wiedziałam, że dasz sobie radę. Szyld naprawiony. Zobacz, jak pięknie wygląda. Aha. Wspaniale wam się to udało. Szyld jest jak nowy, ponieważ każde z was robiło to, co potrafi najlepiej. Ty, Łatku, masz świetny węch. Nikt prócz ciebie, Tulku, nie udźwignąłby tak wysoko liter. Kolec ma wyjątkowo trafny cios. Zdrapka, ostre pazury i w ogóle zdolności do drapania. A Pusia? Któż lepiej dobrałby kolor i odmalował tak pięknie litery? Proszę pana, chciałabym kupić wszystkie te pluszaki. Byłam tu już rano, ale nie mogłam się zdecydować, bo wszystkie są takie wyjątkowe. O! Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. Jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej.
Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory, są zgromadzone w telewizorku. Możesz je przewijać, używając przycisków z czerwonymi strzałkami. Aby obejrzeć wybraną scenkę, kliknij na przycisk z zieloną strzałką. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Następna scena. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To Pluszakolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku razem z pluszakami pokonasz strach i dowiesz się, dlaczego ma on wielkie oczy. Nowy numer już od 25 lutego w kioskach.